Nagroda Kardei Jesienna, próba dla najlepszych dwuletnich klaczy, zgromadziła na starcie czołówkę rocznika. Z numerem pierwszym wystartowała faworytka publiczności, widzowska Dżenida. Strzegąska, bardzo szybka jak dama, pobiegła z numerem drugim. Trójką na czapraku wyprowadzono na padok kraśnieńską Czardę, jedyną stawce klacz, która nie wygrała wyścigu. Widzowska Misja numer czwarty wygrała już gonitwę na dystansie 1200 metrów. Oznaczona numerem piątym Hipia sprawia wrażenie konia późno dojrzewającego, ale zwyciężyła już dwukrotnie. Oznaczona numerem szóstym Magenta nie biegała wprawdzie od czerwca, uznawana jest jednak za najlepszego konia w swojej stajni. Golejewkowska Koronis, wnuczka klasowej konstelacji, wygrała ostatni wyścig w wielkim stylu, pobiegła z numerem siódmym. Klacze, które biegły w tej gonitwie, pochodziły z pięciu krajowych stadnin państwowych oraz jednej niewielkiej prywatnej hodowli pana Kaczmarka. Gonitwę rozegrano na dystansie 1200 metrów. Na tak krótkim dystansie wielkie znaczenie ma start. Na starcie zyskała Dżenida pod Bolesławem Mazurkiem, natomiast nieco straciła Koronis. Mazurek na Dżenidzie poprowadził wyścig, tempo było jednak umiarkowane. Idąca na trzeciej pozycji Magenta pod Januszem Kozłowskim musiała być nawet wstrzymywana przez jockeya, aby nie galopować w zbyt mocnym tempie. Blisko tych koni szła Hipia pod Wiaczesławem Szymczukiem, natomiast stawkę zamykały Misja pod Pietriakowem oraz Koronis pod Olgą Nowak. Na ostatnią prostą na pierwszej pozycji wyszła Dżenida pod Mazurkiem, obok niej galopowała jak dama pod Kasią Szymczuk i idąca środkiem Magenta pod Kozłowskim. W połowie prostej Magenta zaatakowała prowadzącą Dżenidę, objęła prowadzenie. 300 metrów przed celownikiem była już pierwsza, druga ciągle szła Dżenida, trzecia Koronis i walcząca z tymi klaczami jak dama pod Katarzyną Szymczuk. 100 metrów przed celownikiem Magenta już była pierwsza, wygrywa zdecydowanie, druga będzie Dżenida, trzecia Koronis i czwarta kończy jak dama. Magenta galopowała swobodnie i bardzo dynamicznie, nie miała kłopotów z pokonaniem szybkich rywalek. Na finiszu mogła powalczyć Koronis, ale nie miała miejsca przy wewnętrznej barierze, by zaatakować idącą przed nią Dżenidę. Magenta, córka oksistki Marakany oraz debiutującego podobnie Ogiera Jape, wygrała w wielkim stylu i na razie jest najlepszym dwulatkiem pochodzącym z dolnośląskiej stadniny w Mosznej, słynącej z hodowli wyśmienitych klaczy.